Tam linię przepraszam, tak. Teraz dwa, a potem jeszcze jeden. Potem będzie finał, to będzie najlepiej. Jedenastka, tak? Zalecki jest? Nie. No, niżej. Uwaga, na koronie stadionu prowadzone są zawody dla dzieci. Dramatyczna walka. Wierzymy, że rodzice dawno skończyli wiek przedszkolny i hulajnoga nie jest ich pojazdem. Na końcu jedna ruska. Tylko dwóch panów trzyma się. Prowadzi drużyna Solidarności. Na drugim miejscu reprezentacja medalowców. Prowadzi reprezentacja medalowców. Solidarność dochodzi. Wypadek. Tak jest. I drużyna medalowców wygrywa na drugim miejscu reprezentacji Solidarności. I na trzecim bohatersko walczący nasi goście zło. Brawo dla zwycięzców! Ruszyła reprezentacja NZZ Metalowski. Dobrze, już zakończyła. Marta, krótko! Bardzo ładnie, Marta.
Marta, krótko, szybko, szybko. No mi bramki, powolutku. Dobrze. Proszę cię, bo trzeba być uczyta. Oklaskami, prosimy o doping. Na razie idą równo. Co niektórym zdejmowanie wrogów przychodzi z jego trudnością. Tak, na pierwszym miejscu w tej chwili widać wyraźnie solidarność. Tak, rzuty na taśmę zawodnik. Tak, długi. I dopingujemy. I na trzecim medalowcy. I ostatnia zmiana sztafety. Pierwsi ruszyli głosi. Na drugim solidarność. Z tyłu daleko z tyłu medalowcy. Akurat, za szybko chciałem go. Jeszcze jedna zmiana. Na pierwszym miejscu nadal utrzymuje się reprezentacja Italii. Solidarność w tej chwili nie widzę, stąd dokładnie, ale chyba wyprzedza. Tak, i reprezentacja NSZZ Solidarność wygrywa. Proszę Państwa, teraz chwilę pełne napięcia. Zawodnicy już trzymają linę w rękach. Za chwilę... Albo zmiana pozycji na poziomie. Ruszyli! Dopingujemy gorąco! Metalowcy, proszę Państwa, górą ciągną, ciągną i ciągnąć nie mogą. Metalowcy, Solidarność się zbiera, a nadal metalowcy, wyraźnie, jeszcze kawałek. Dopingujemy, proszę Państwa. Coś słabo z tym dopingiem. W momencie, kiedy wstążka zawiązana na linię przejdzie przez środek boiska, w tym momencie zwycięża. Tak jest! Zwycięża drużyna metalowców. Brawa! Zawodnik włoski ma trudności. Na pierwszym miejscu reprezentant Solidarności, na drugim medalowcy. Brawo! Brawo! Antek, Antek! Tutaj reprezentacja Solidarności okazała się lepsza. A teraz, proszę Państwa, bardzo widowiskowa konkurencja, wyścig na beczkach. Proszę Państwa, emocje niesamowite, dopingujemy brawami. Pierwszy medalowcy, druga Solidarność, trzeci Włosi. I przed nami dwie ostatnie konkurencje. Rzut wałkiem do ciasta ze środka boiska i rwanie ciężarka. A tu na taśmę macie? Zobacz, aż mnie nie ma. Co? Nie ma taśmy. Gdzie macie do zakowania? Tam są do zakowania. Tak, wiesz, tego? Bo to nie pasuje. Nie, to rzut z góry. No! To rzut jednak na talerzu, dalej. I na końcu pani reprezentująca drużynę włoską. W
Wysoki, wysoki rzut. Dzenare, brawo, solidarny. Ja nie będę tego gratuca, no, 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 Forza Italia! Vai, vai! Niente, buono, buono! Lunga! Mantenete la palla! Rallentate il gioco! Calma! Non siete allenati! Bravo! Bravo! Via, spara! Bravo! Vai, vai! Vieni lungo! Vai! Tira la lunga, tira la lunga se parla! Cambia scarpe, giochi scalzo! Giochi scalzo, oh! Togli le scarpe! Uno al centro, recuperare il centro! Lunga! Ma per mai lo che l'ha segnato, se mi cantavo da lei! Numero uno, mie bende, passi, mie bende. Od lat współpracuję swoje utwory w pierwszej dziesiątce wakacyjnej listy przebojów z Panoramy i Lata z Radiem. Zawierzę to oczywiście Wam, sympatykom. Działalność zespołu na przestrzeni lat to koncerty w kraju i za granicą, wizyty w renomowanych programach takich jak Nowe i Najnowsze czy Roku Polsku, a także udział w różnych muzycznych festiwalach z opolskim łącznie. Jednakże miarą popularności zespołu są dziesiątki koncertów plenerowych na estradach miast Śląska. Czy Państwo wiedzą, co to jest zoo? Zoo to wcale nie jest żaden ogród zoologiczny. To obecnie jest spółka z ogromną odpowiedzialnością. A co to jest OPZZ? Jest to organizacja przeciwko zdrowym zmysłom. Dobrze, a teraz mówimy o kryzysu. Powiedzcie mi Państwo, kiedy w Polsce wreszcie będzie dobrze? Nie. Gdy do zupek minister Kuluń zacznie dodawać drugie dania. Świat, żyjesz, nie wiem,
Jesteś wolny, na pewno. A co by było, gdybyś jeszcze był bogaty? Krzysztof, zaśpiewaj, zaproś Państwa. Gdybym był bogaty, Krzysztof. Żelazną drogą gdzieś. O, mi